tarcza potężnej maszyny, która wydrąży tunel na podkarpackim odcinku trasy Via Carpatia, dotarła do Babicy. Rozłożone na części urządzenie TBM, ważące łącznie 4000 ton, transportowane jest drogami krajowymi i samorządowymi, a jego największe elementy przypłynęły do Polski statkiem z hiszpańskiego portu. Przed naszą kamerą to trudne logistycznie zadanie, komentują parlamentarzyści. Pan prezydent Lech Kaczyński wyznaczył nam ten cel inwestycyjny. W przekonaniu pana prezydenta Via Carpatia to międzynarodowy szlak, który usprawni transport, komunikację, wymianę handlową, zwiększy bezpieczeństwo i środkowej, ale także południowej Europy. Oś północ-południe musi być skomunikowana w sposób modelowy i właśnie to Via Carpatia ma zapewnić, a szczególnie teraz, w czasie wojny, wtedy kiedy inne szlaki transportowe przez Europę zostały zakłócone, Via Carpatia odgrywa ogromne znaczenie. Te odcinki, które już funkcjonują, zgarniają ruch tranzytowy, ułatwiają przewóz, także to naprawdę szlak, który spełni swoją rolę, spełni swoją funkcję. I mimo tego, że jest trudny w wykonaniu, co widzimy tutaj na odcinku Rzeszów-Babica, będzie wiercony ponad 2-kilometrowy tunel, zresztą na innych odcinkach podkarpackich również, także łącznie 3 tunele na Via Carpatii na Podkarpaciu. Mimo tych trudności, mimo tego skomplikowanego charakteru tej inwestycji, mamy ogromną determinację, żeby ją realizować. To rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewnił finansowanie, podjął decyzję oczywiście, żeby ten projekt prowadzić. No i cieszę się bardzo, że krok po kroku, etap po etapie przechodzimy w kolejne fazy i możemy komunikować, że wszystko idzie zgodnie z planem. Duże logistyczne wyzwanie. Pracowaliśmy nad nim przez kilka miesięcy, aby tą trasę, szczególnie drogami, ułożyć w sposób rozsądny, zapewniający bezpieczne dotarcie tutaj na miejsce. Oczywiście od Opola tutaj do Babicy korzystaliśmy głównie z dróg krajowych, ale też część transportu odbywało się drogami samorządowymi. Tutaj podziękowania dla samorządowców, którzy uzgodnili z nami tą trasę przejazdu. Transport trwał blisko 3 tygodnie, odbywał się głównie nocą, czy w zasadzie nocą, po to, aby mocno nie utrudniać komunikację naszego kraju, aby nie blokować dróg, przez które tarcza była wieziona. No i co najważniejsze, odetchnęliśmy z ulgą, dotarł na miejsce, a oczywiście w niedalekiej przyszłości będzie kolejny transport, również też ciężki, bo elementy ważące ponad 500 ton. Mam nadzieję, że dotrą tutaj do Babicy jeszcze przed świętami. Taki jest plan, takie jest założenie. No i później z początkiem roku, przez wiosnę, tarcza będzie składana, będzie jakby już mierzona do tego, aby wgryźć się w górę i rozpocząć swoją pracę.